Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię, byś w matczyną jej opiekę oddał się. Boże wejrzy ku wspomożeniu memu, Panie pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, wieki wieków. Amen. Alleluja. Teraz wzywamy Ciebie, Duchu, coś równy w bóstwie Ojcu z Synem. Przyjdź i napełnij nasze serca ożywczym światłem swojej łaski. Słowa, uczynki, myśli, wola, niech z mocą głoszą Twoją chwałę. Miłośnik jasnym ogniem płonie, by mogła objąć wszystkich ludzi. Daj nam przez Ciebie poznać Ojca i Jego Syna jedynego. Z wiarą niezłomną wyznajemy, że Ty pochodzisz od nich obu. Amen. Dobry. Jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonna, ramiona twoje się skryć. Syna i Ducha Świętego. Amen. W tym szczególnym dniu prośmy o błogosławieństwo Boże dla księdza neoprezbitera, księdza Wojciecha, prosząc przede wszystkim dla niego o błogosławieństwo, to by Pan Bóg mu pomagał, wspierał go w tej pracy, którą rozpoczyna jako kapłan, jako ten, który będzie sprawował sakramenty. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Matki. Maryja, Matka Jezusa, najwyższego i wiecznego kapłana, która wytrwała pod krzyżem Chrystusa, niech wyprasza Ci moc wytrwania w łasce Twego powołania, a w chwilach najtrudniejszych i za jej przyczyną niech błogosławi Ci na wszystkich drogach Twego kapłańskiego życia Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławieństwo, tak.
Chrystus odwieczny, kapłan, który Cię powołał do pracy w winnicy Kościoła Świętego, niech swoją łaską będzie obecny każdy Twoim czynie i abyś był wzorem dla wiernych w wierze, w słowie, w postępowaniu, w miłości i w czystości. A błogosławieństwo Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego niech zachowa Cię w łasce powołania na wieki wieków. Amen. Niech się Pan Bóg błogosławi. Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech Pan Bóg błogosławi. Możemy ruszać. Jeśli chcecie, jak się księdza Wojtka życie do tej pory toczyło na tym Bożym świecie. Marca 6 roku pamiętnego 1989 powitali Ela i Mietek Leśniaki, syna pierworodnego. Z siostrami i innymi dziećmi biegał po wsi wszędzie. Nikt z nas wtedy nie przypuszczał, że to nasz ksiądz będzie. Skończywszy lat 7, pomaszerował do szkoły, mały, grzeczny, zawsze miły i nad wyraz wesoły. Do nauki chłopak bardzo się przykładał. Pewien nauczyciel o tym opowiadał. Przy tym mówił, że to muzyk będzie doskonały, bo posiada dar muzyczny nad wyraz wspaniały.
Ukończywszy gimnazjum, do technikum wstępuje i przez 4 lata wytrwale pracuje. W wolnych chwilach Wojtek nie próżnuje, drugi stopień szkoły muzycznej w Krakowie kontynuuje. Ukończywszy technikum, przed wyborem staje. Będę elektromechanikiem, tak mu się wydaje. Przez lat kilka w warsztacie pracuje, o rozwoju swojego biznesu wielkie plany snuje. Przygrywa młodym w weselne tany, bo rodzinny zespół szeroko jest znany. I w pamięci naszej też się nie zatrze kilka roli aktorskich w kornackim teatrze. Wtem usłyszał głos niebios Pana: masz przywdziać skromny ubiór kapłana. Zrozumiał Boże powołanie, odrzekł cicho w pokorze: niech się Twoja wola stanie, kapłańskie śluby złożę. Tak po znojnych latach i rozterkach wielu dziś już jest kapłanem, dziś już jest u celu. To jego zasługą ta uroczystość święta, jakiej nikt z najstarszych w Kornatce nie pamięta. To też radość nasza wprost nieopisana, że mamy nareszcie naszego kapłana. Dziś serce z radości w każdym mocniej bije, niech nam ksiądz Wojtek jak najdłużej żyje. Niech nauk przepięknych każdy pilnie słucha. Niech nie drzemie, nie ziewa, lecz nadstawia ucha. Prowadź do pańskiej winnicy, bo robotników mało, by kiedyś ziarno znowu u nas plon wydało. Cieszymy się bardzo, żeśmy dnia tego dożyli, byśmy księdzu prymicjantowi życzenia złożyli. Szczęść Boże! W imieniu wszystkich mieszkańców naszej parafii, księże Wojciechu, składamy serdeczne życzenia. Szczęść Boże! Drogi Wojciechu, kapłanie Boże, stałeś na drodze życia, kiedy przechodził Chrystus i jak kiedyś uczniowie rzuciłeś pytanie: gdzie mieszkasz, Panie? Stałeś na drodze życia, czekając na odpowiedź. I co ci odrzekł Chrystus? Ja nie wiem. Wiem tylko, że w łaski ulewie rzuciłeś wszystko. Swoje życie, swój dom rodzinny, kochany, młodzieńcze sny, plany, poszedłeś za Nim. Dziś stoisz na drodze kapłańskiej, a obok Ciebie Chrystus i rzucasz Mu pytanie: co mam uczynić, Panie? Co Ci odpowie? Ja nie wiem. Wiem tylko, że w łaski ulewie szeroko otwierasz ramiona i świat ogarniasz rękami, by objąć Chrystusa w nas i z nami. Witamy Cię, kapłanie Boży, na drodze z Nim wybranej, gdzie będzie Cię wspierał Chrystus, bo Jego nosisz znamię. Liczymy na pomoc Twoich ramion, na chleb przez Ciebie dzielony. Niech ten, w którego imię przychodzisz, będzie błogosławiony. I Matka Miłosierdzia, Królowa Apostołów, tę drogą, w której ruszasz, z ufnością powierzamy. Gdy w ostrej bramie czeka na swoje wierne dzieci, jej czuły wzrok Matczyny za Tobą niech dziś leci. Opieka tej jej najświętsza i ta wybrana droga przez całe Twoje życie niech wiedzie Cię do Boga. Błogosław tej parafii, błogosław zgromadzonym, by zawsze drogą Bożą szli szlakiem wyznaczonym. Prosimy o modlitwę, prosimy o znak krzyża, bo on nas tutaj wszystkich do miłosierdzia zbliża. My zaś, ufając Bogu, swe modły zanosimy i prosząc Go o łaskę, za Ciebie się modlimy. Czcigodny księże Wojciechu prymicjancie, piękne te chwile błogosławione, które Ci dziś oddać radził Bóg. Już Twoje marzenie, księże, spełnione, dziś u ołtarza Bożego stóp. Dziękuję rodzicom za wiarę, jaką Ci przekazali i na służbę Bogu i ludziom oddali. Kto Cię wołał, księże Wojciechu, byś zostawił rodzinę, oddał na służbę Bogu gwoździą swoją godzinę. Matko Jasnogórsko, Tyś go powołała, co byś se głoty w swej opiece miała. W oblicze Pana Jezusa na Ciebie wołało, ze żniwo jest wielkie, a robotników mało.
Bóg kieruje ludzkim losem, tak się z Tobą stało. Posedaj za Boga głosem, wielbić noj święce ciało. Niech z Bożą pomocą Słowo Boże głosis, niech księdza nauka owoce przynosi. Dziś o w rodzinnym Twoim kościele pobłogosławi zebrany lud i jako sługa Bożej winnicy idzie z wezwany na pracy trud. O zdrowie się modlimy, co by się nie chybło, Bóg zapłać za syćko Twoje dobro. U nas przy ołtarzu z księdzem proboszczem na Marusinie jeś usługował i nad założeniem soli gorliwie pracował. My Marusinianie wielkie szczęście mieli ze rzetelnego, utalentowanego kleryka księdza se gościli. Pamiętajcie syćka ludzie, by ksiądz Wojciech nie był sam w tym trudzie. Zmówcie co dzień choć zdrowaśki i o zdrowie i o łaski. Życzymy dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, życzliwości od ludzi i darów Ducha Świętego. Patron Święty Wojcie, niech się księdzem opiekuje i niech zdrowio nie załuje. Ksiądz proboszcz i parafianie zapraszają księdza Wojciecha na odprawienie mszy prymicyjnej w łotku Przemienienia Pańskiego w Marusinie. Bóg zapłać i szczęść Boże na drodze kapłańskiej. Wszystkiego dobrego życzą i dziękują Marusinianie. Księże Wojciechu, w imieniu młodzieży z naszej parafii składamy najgorętsze życzenia w dniu Twoich prymicji. Oby każdego dnia towarzyszyła Ci niezwykła miłość, którą Chrystus obdarzył Cię wybierając dla siebie. Niech napełnia i umacnia Twoje serce i rozlewa się wokół. Obyś zawsze czuł się głęboko zanurzony w silnych Bożych ramionach. Życzymy, aby Duch Święty, który jest w Tobie, obdarzał Cię drogowskazami, dawał odczuć swoją obecność i kierował Cię wszędzie tam, gdzie chce. Niech spłynie na Ciebie Jego moc i pewność, że razem z tym Duchem możesz pokonać wszystko.
Niech napełni Cię przeogromna radość z drogi, którą kroczysz i siłą, która pozwoli Ci te Boże uśmiechy przekazać dalej. Jako młodzież życzymy Ci także oczywiście niekończącej się młodości ducha, entuzjazmu do bycia jak Chrystus i dużo siły do odnawiania Jego Kościoła. Obyś każdego dnia na nowo fascynował się swoim powołaniem. Szczęść Boże. Godny księże Wojciechu, w dniu Twoich prymicji pragniemy złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, byś podążając drogą kapłańskiego powołania, niósł bliźnim Bożą miłość, niezachwianą wiarę i nadzieję. Niech Pan darzy Cię zawsze swoim błogosławieństwem, a w sercu Twoim, nawet w przeciwnościach, niech rozkwita Boża miłość, czego Ci życzą wspólnota domowego Kościoła. Drogi księże prymicjancie, niech Cię Bóg wspiera swą wszechmocną dłonią. Niech Twoja praca obfity plon przynosi, a po wielu latach z osiwiałą skronią niech żniwa Twej pracy chwałę siewcy głosi. Życzymy dużo zdrowia, opieki Matki Bożej, wiele łask Bożych od Pana Jezusa. Pragniemy księdzu ofiarować swoją modlitwę w margaretkach od wspólnoty domowego kościoła i róż różańcowych. Szczęść Boże! W imieniu Róży Różańcowej, Matki Bożej Królowej Pokoju, w dzień Twych prymicji życzę Ci zdrowia. Niech Jezus w pracy pomoże. Niech ześle światło i dużo siły na nową drogę. Błogosław Boże. Czcigodny księże Wojciechu, Jezus rzekł do swoich uczniów: żniwo wszak wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. I oto nasze modlitwy, nasze prośby zostały wysłuchane. W dniu Twoich prymicji róże różańcowe parafii pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia składają Ci serdeczne życzenia. Życzymy Ci, abyś idąc drogą kapłańskiego powołania niósł wiernemu ludowi Bożą miłość, niezachwianą wiarę w Boże miłosierdzie i nadzieję na wieczne spotkanie z Jezusem Chrystusem. Święty Wojciech, Twój patron, niech pomaga Ci nieustannie, wstawia się za Bogiem u Boga za Tobą, abyś dochował Bogu wierności i pracował dla Jego większej chwały. Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, Królowo Różańca Świętego, okryj go płaszczem swojej miłości i strzeż go przed wszelkim złem na drodze kapłańskiego życia. Drogi księże Wojciechu, w imieniu wszystkich druhen i druhów z Kornatki i Brzezowej w dniu Twych prymicji pragniemy złożyć Ci serdeczne życzenia. Życzymy, byś podążając drogą kapłańskiego powołania niósł bliźnim Bożą miłość, niezachwianą wiarę i nadzieję. Niech Pan darzy Cię zawsze swoim błogosławieństwem, a w sercu Twoim, nawet w przeciwnościach, niech rozkwita Boża radość. Niech święty Florian macie zawsze w swojej opiece. Szczęść Boże. Drogi księże Wojciechu, piękna i trudna jest droga kapłańskiego powołania. Kilka lat temu odpowiedziałeś Bogu tak na Jego słowa: pójdź za mną.
zaufałeś bezgranicznie Bożemu wezwaniu. Życzymy, byś przez lata swojego kapłaństwa nigdy nie zatracił swojej wiary i stale odczuwał obecność Boga w swoim życiu. Niech błogosławieństwo Boże i opieka Matki Bożej towarzyszą Ci każdego dnia. Tego Ci życzą członkowie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Gościniec. Bóg zapłać. Ksiądz Jerzy Popiełuszko powiedział: służyć Bogu to szukać dróg do ludzkich serc. Drogi księże Wojciechu, przepełnieni dumą i niewypowiedzianą radością stajemy dziś przed Tobą, my, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej imienia Świętej Jadwigi Królowej Polski w Kornatce, w której murach spędziłeś swe beztroskie dziecięce lata. A teraz, jako kapłan, stałeś się odblaskiem samego Chrystusa. Jesteśmy przekonani, że będziesz dla nas przykładem chrześcijańskiej miłości i wierności zasadom przekazanym przez największego nauczyciela, Jezusa Chrystusa. Życzymy Ci, byś z Bożą pomocą, szerząc wiarę, umiał pokonywać w swej posłudze wszelkie wahania, obawy i trudności. Być zawsze, w każdej chwili swego kapłańskiego życia, czuł moc Boga, który Cię powołał. By Boża radość towarzyszyła Ci każdego dnia, a ludzkie serca były otwarte na Boże Słowo płynące z Twoich ust. Niech Pan Bóg otacza Cię swoją miłością i troską, darząc zdrojem łask przez te wszystkie lata posługi kapłańskiej. A Najświętsza Maryja Panna, Matka Kapłanów, chroni płaszczem swej opieki. Szczęść Boże! Drogi księże prymicjancie Wojtek, w imieniu całej klasy szkoły podstawowej pragniemy złożyć Ci życzenia radości z powołania, błogosławionego udziału w kapłaństwie Chrystusowym, prowadzenia Ducha Świętego na wiele lat, na długie lata pasterzowania i abyś mocą łaski Bożej i swoją charyzmą, swoją autentycznością nawrócił wiele serc do Boga. Również prosimy, abyś pamiętał o nas w modlitwie i my zapewniamy, że będziemy wspierać Twoją misję kapłańską swoją modlitwą. Szczęść Boże! Naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Dzisiejsza msza święta
jest sprawowana w intencji moich rodziców, dziękując za dar powołania, w intencji moich sióstr, brata, wszystkich z rodziny, przyjaciół i was wszystkich tutaj zgromadzonych. Cudzie nadzwyczajnym, o niewypowiedziana mocy, o grozę budząca tajemnico kapłaństwa. Duchowy to i święty, wzniosły i nieposzlakowany urząd, jaki nam, niegodnym, przyniósł Chrystus, gdy na ten świat przyszedł. Padam na kolana i ze łzami proszę, aby mi wolno było mówić o kapłaństwie, prawdziwym skarbie dla tych, którzy je sprawują nienagannie i święcie. Kapłaństwo bowiem jest pełną blasku tarczą, niezachwianą wieżą, murem nie do zburzenia, budową mocną, wznoszącą się z ziemi aż do nieba. Drogi księże prymicjancie, czcigodni księża, drodzy rodzice,
rodzino, przyjaciele i bliscy księdza Wojciecha. Wszyscy zebrani na tej pięknej uroczystości, w czasie której pragniemy przede wszystkim podziękować Bogu za dar kapłaństwa, za dar młodego człowieka, który podejmuje się nieść w sobie ogromną tajemnicę, który podejmuje się nieść w sobie przerastające ludzkie możliwości dar. Dar, który jest łaską niczym niezasłużoną, ale i przejmującym zobowiązaniem, misją, której nie każdy jest w stanie podołać, powołaniem, które od zawsze budziło lęk i trwogę. Dziś staje przed wami młody kapłan. Ten kapłan, który przez wiele lat razem z wami w tej pięknej miejscowości z dala od miejskiego zgiełku wychowywał się i wzrastał, jak się to pięknie mówi, w łasce u Boga i ludzi. Wyraziliście to pięknie w tych waszych życzeniach przed mszą świętą. Wielu z was, sąsiadów, bliskich z rodziny, mieszkańców Kornatki, pamięta go jako chłopca, od dziecka, jak to powiedzieliście, zainteresowanego muzyką, akordeonem. Wielu z was pamięta jeszcze przecież nie tak dawne czasy, gdy posługiwał tutaj w tym kościele jako organista. W tych życzeniach wyraziliście także tę pamięć, która wiąże się z tą posługą jako organista. Wielu narzeczonych, tych z bliska i z daleka, mogą go przecież wspominać, gdy ksiądz Wojciech, gdy przyszły kapłan, razem ze swoim rodzinnym zespołem umilał czas weselnej zabawy. Jeszcze inni mogą z nieskrywanym uśmiechem na twarzy wspomnieć te chwile sprzed lat, gdy wtedy jeszcze nie wiedzieli, z przyszłym kapłanem dobijali targu, kupując kolejny samochód, a potem mogąc przyjeżdżać, by skorzystać z usług mechanicznych. Nie dlatego, że samochód się psuł, ale dlatego, że było gdzie przyjechać. To wy, mieszkańcy Kornatki, byliście świadkami także zmagań tego młodego człowieka, który, jak się miało wydawać, miał porzucić te swoje talenty, swoje pasje, plany i marzenia o swojej rodzinie, o zespole muzycznym, o zakładzie mechanicznym. To też wyraziliście w tych waszych życzeniach. Księże prymicjancie, niełatwa była to decyzja, bo przecież ten świat, świecki świat, w którym już budowałeś swoją przyszłość, trzymał cię z niezwykłą mocą, pokazując ci życie pracowite, ale także ciekawe i dostatnie. Na szczęście Pan Bóg miał swój plan. I myślę, że patrząc na to z perspektywy czasu, potrzebne było to młodzieńcze zmaganie. To młodzieńcze zmaganie po to, by ostatecznie i jednoznacznie wybrać drogę powołania kapłańskiego. To było potrzebne. Po to były też te lata pracy kleryckiej w wielu miejscowościach naszej diecezji, w tym szczególnie najdłużej w Maruszynie i teraz w Brzeźnicy. To ci mieszkańcy Maruszyny i Brzeźnicy, jakże licznie tutaj dzisiaj zebrani, patrzyli na ciebie jako na młodego człowieka, który przygotowywał się do kapłaństwa. Patrzyli na to, jak podejmowałeś katechizację w szkole, jak dbałeś o parafialne grupy, o służbę liturgiczną, a przede wszystkim z jaką pasją i miłością podchodziłeś do prężnie działającej Scholi Maruszańskiej. Dziś oni tutaj przybyli.
by swoją obecnością za tamten czas podziękować. I myślę, że tamten właśnie czas w pełni pokazał i rozwiewając wszelkie wątpliwości, że właśnie te posiadane, wrodzone i wyuczone talenty można niejako zaprzęgnąć w piękną realizację Bożego wezwania, w piękną pracę duszpasterską. Ta Boża odpowiedź była potrzebna, ale ona również wyrażana była przez wielu ludzi, których Pan Bóg postawił na Twojej drodze. Jakaś cząstka tamtych parafii pozostanie w Twoim sercu, księże prymicjancie, już na zawsze. To Wy, drodzy mieszkańcy tej miejscowości, miejscowości zaprzyjaźnionych, mieliście możliwość obserwować Jego postawę niemal każdego dnia. Mogliście obserwować, że to dojrzewanie do kapłaństwa nieraz bywa żmudne i trudne, ale równocześnie to On, będąc pośród Was, pokazywał Wam, że kapłaństwo może być młode i radosne, że do kapłaństwa idą młode osoby. To On, będąc pośród Was, dla wielu stanowił przykład wiary, a dla niektórych młodych był powodem rozmyślania nad swoim powołaniem, które może się rodziło w tamtym czasie. Bo myślę, że wielu tutaj zebranych zgodziłoby się ze stwierdzeniem, że zadziwia odwaga młodych osób, które pragną naśladować Chrystusa pomimo trudów kapłańskiego życia wynikających z istoty. Zadziwia nas odwaga młodych osób, które chcą służyć Chrystusowi pomimo ogólnej, zakłamanej i nierzeczywistej tendencji światopoglądowej niszczącej autorytet Kościoła, podważającej świętość kapłaństwa, tendencji, która pragnie oszpecić obraz kapłana, która pragnie zniszczyć Kościół, podkreślając grzechy nielicznych, odrzucając zaś heroizm i poświęcenie tysięcy gorliwych, oddanych sprawie kapłanów. Każdy wyświęcony wczoraj młody kapłan jest głosem sprzeciwu wobec tych tendencji, które mają na celu realizację szatańskiego planu zniszczenia ludzkich sumień, głosem sprzeciwu wobec kłamliwej narracji, że Kościół, że kapłaństwo, że wiara to domena ludzi starszych. I wreszcie każdy wyświęcony wczoraj młody kapłan jest głosem sprzeciwu wobec nieprawdziwej opinii, że Kościół przeżywa kryzys, że jest tonącym statkiem, który należy opuścić. Kościół zawsze działał w przestrzeni kryzysu. Tak było w czasach apostolskich i tak jest dzisiaj. Bo zawsze wobec tego, kto stoi na straży moralności, wobec tego, kto głosi prawdę Bożą, pojawiać się będą oponenci, pojawiać się będą głosy sprzeciwu, a nawet prześladowania. Kościół nie przeżywa kryzysu, bo jest świętą budowlą wzniesioną rękami Boga. Kryzys przeżywa nasza wiara, wiara w kapłaństwo i wiara w Boga. Drogi księże Wojciechu, Ty odprawiając tę swoją pierwszą mszę świętą, prymicyjną, stajesz się częścią tego Kościoła, którego zniszczyć się nie da. Stałeś się nosicielem tego cennego daru, który od wieków Chrystus pragnie przekazywać swoim wierzącym. Stałeś się nosicielem Eucharystii, leczącej duchowe rany ludzi, dającej każdemu, kto ją spożywa, życie wieczne w niebie.
Jesteś naczyniem, z którego czerpać będą inni. Ale pamiętaj, jesteś naczyniem glinianym, słabym i wątłym. Nie odchodź od krzyża Chrystusowego. Nie odchodź od krzyża Chrystusowego, bo tylko wtedy dar Eucharystii będzie miał w Twoich rękach wartość. Pamiętaj, że nie niesiesz samego siebie, ale niesiesz samego Chrystusa. To wielkie zadanie, którego należy się lękać i które z odwagą należy każdego dnia podejmować. Bądź tym, który otwiera ludzkie serca na Boga. Bądź tym, który porusza ludzkie sumienia do refleksji nad swoim życiem. Bądź tym, który inspiruje do życia dobrego, pięknego i ambitnego. Bądź tym, który nie tylko daje Boga w sakramencie Eucharystii, ale przede wszystkim tym, który swoim życiem pokazuje Boga i Jego dobroć, pokazuje Boga i Jego łagodność, Jego wyrozumiałość, a kiedy potrzeba, także miłosierdzie. Ten dar młodego kapłaństwa dla was, parafianie, jest równocześnie konkretnym zadaniem. Zadaniem, by oto młode kapłaństwo i młode powołanie nieustannie się modlić. W mocnych słowach wyrażał tę potrzebę modlitwy za kapłanów XIX-wieczny kaznodzieja, ksiądz Antoni Langer. I choć żył bardzo dawno temu, to jego słowa są bardzo aktualne. Mówił: pragnę wam przedstawić obowiązek wasz modlitwy ustawicznej o dobrych kapłanów. Tym ściślejszy, im większe szkody chrześcijaństwu przynosi brak dobrych kapłanów. I tym większy, jeśli wobec większych niebezpieczeństw ci wasi przewodnicy duchowi mają stanąć. O tym trudzie kapłańskiego życia, o jego zagrożeniach we współczesnym świecie mówiliście przecież w tych licznych życzeniach, jakie składaliście księdzu prymicjantowi przed mszą świętą. Bez waszej modlitwy, bez modlitwy wielu ludzi, kapłaństwo nie oprze się pokusom i trudom życia na co dzień. Nie ustawajcie w tych modlitwach za wszystkich kapłanów. Za tych, którzy udzielali wam sakramentów, za tych, którzy obecnie pośród was w tej parafii posługują i za nowo wyświęconych, ale także za tych, którzy do tego kapłaństwa się przygotowują. To wasze wielkie zadanie i ważna posługa we wspólnocie Kościoła. Równocześnie dbajcie o to, aby wasza parafia, zapatrzona w młode kapłaństwo, wydała kolejny owoc w postaci kapłana spośród was, tego, który będzie waszą dumą i waszym szczęściem, tego, który przyniesie wam samego Chrystusa. Bo Bóg potrzebuje młodych ludzi, którzy nie będą się bać pójść Jego drogą, młodych ludzi, którzy tak jak apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego będą zbierać te nieraz pogubione owce, będą leczyć w sakramencie pokuty, będą w imieniu Jezusa sprawować sakramenty i wreszcie Bóg potrzebuje ciągle i nieustannie tych, którzy odprowadzą ostatecznie każdego z nas na miejsce wiecznego spoczynku. Bóg potrzebuje kapłanów, by ta misja i jego nauka przetrwały. Prymicyjna uroczystość jest najlepszą okazją, by o te młode serca się upomnieć,
by je poruszyć do refleksji nad swoim powołaniem, do refleksji nad swoim miejscem we wspólnocie Kościoła. Co zrobić, aby tych, którzy prowadzą nas do Boga, którzy sprawują nam sakramenty, nie zabrakło? Każdy z nas, każdy z nas ma tutaj w tej dziedzinie ogromne zadanie i rolę do wypełnienia, zależną od wieku i od stanu. My, kapłani, mamy dawać dobry przykład, pokazywać młodym ludziom kapłaństwo radosne, pełne młodzieńczej pasji i zaangażowania, kapłaństwo, które daje szczęście, które daje poczucie dobrze wypełnionego powołania. Bo każdy kapłan to reklama powołania. Księże Wojciechu, bądź kapłanem, który swoim życiem pokazuje, że warto realizować powołanie, że warto zaryzykować i dać swoje życie Bogu. Troszczyć się o powołania w sensie bezpośrednim mogą i powinni także ludzie młodzi, licznie tutaj zebrani, bo to w nich jest ta energia i siła duchowa, która jest konieczna do realizacji Bożego posłania wyrażonego w zdaniu idźcie i głoście. Nie bójcie się żyć dla Chrystusa, mówił wielokrotnie do młodych Jan Paweł II i dodawał: liczę na was, liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Świat was potrzebuje, potrzebuje was Kościół. To nie jest tak, że ten Kościół buduje się sam. To nie jest tak, że ten Kościół budują księża i biskupi. I to nie jest tak, że są inni, którzy was zastąpią. Ten Kościół was potrzebuje. Potrzebuje księdza Wojciecha, potrzebuje mnie i ciebie, by kontynuować misję rozpoczętą przez Chrystusa, by budować nowe pokolenia kapłanów mogących realizować to wezwanie idźcie i głoście. Bo każdy z nas jest niepowtarzalną i ważną cząstką tego Kościoła i każdy ma dla tego Kościoła konkretne zadanie do spełnienia, konkretny obowiązek, powinność, od której nie może się uchylić, od której nie może zdezerterować. Drodzy młodzi, nie bójcie się szukać waszego zadania i waszej misji wewnątrz Kościoła. Spójrzcie na tych, którzy to ryzyko podjęli, pomimo młodego wieku, pomimo wielu obaw i niepewności i pomimo wreszcie swoich słabości, takich czy innych wad. Powołanie oprócz modlitwy potrzebuje również przyjaznego środowiska, w którym się ono zrodzi. Tym środowiskiem jest rodzina. Jak to się pięknie mówi, rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary swoich dzieci. To oni formują i kształtują powołanie, kształtują i sumienie, i powołanie. Największe nawet zdolności księdza, katechety, siostry zakonnej nie są w stanie zastąpić tych działań rodziców w dziedzinie budowania wiary u swoich dzieci. Tę prawdę wyraził Jan Paweł II, będąc w Nowym Targu w 1979 roku, kiedy powiedział: rodzina Bogiem silna. Jak ma wyglądać ta rodzina? Papież w tej swojej wypowiedzi mówi o nierozerwalności więzi małżeńskiej, o przestrzeni dla rodzinnej modlitwy i życia blisko Boga. Dzieci mają widzieć i wiedzieć, że ich rodzice modlą się razem, że w niedzielę uczęszczają na mszę świętą,
że Bóg jest dla nich źródłem pokoju i sił. Do tej modlitwy małżeńskiej mają być zapraszane dzieci, bo w ten sposób uczy się je pięknego zwyczaju modlitwy wspólnotowej i dzięki temu te dzieci uczą się otwartości w rozmowach o Bogu i o Kościele. A zatem powołanie jest decyzją jednej osoby, ale decyzją wypracowaną poprzez modlitwę i przykład wielu osób. Drogi księże Wojciechu, na twoją decyzję o pójściu za Chrystusem pracowało wiele osób. Nie sposób wymienić ich wszystkich. Nade wszystko jednak dziś twoja i nasza wdzięczność powinna być skierowana najpierw do twoich rodziców, całując zatem dziś twoje kapłańskie ręce. Chcemy całować te ręce, które cię pielęgnowały. Chcemy całować ręce twojej matki. Ręce matki, na których widnieją ślady wieloletnich starań o jedność małżeństwa. Ręce matki, na których widnieją ślady wieloletnich starań o dobre warunki wzrastania w atmosferze przyjaźni i zgody. Ręce matki, bez których nie byłoby rodziny. Całując zatem dziś twoje kapłańskie ręce, chcemy całować te ręce, które nauczyły cię pracy i poświęcenia. Chcemy całować ręce twojego ojca. Te ręce, które przez całe życie zapewniały rodzinie poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Ręce ojca, które wprowadzały ład i porządek. Ręce ojca zniszczone i oszpecone wieloletnimi staraniami o byt materialny rodziny. Ręce matki i ręce ojca zniszczone i oszpecone pracą na rzecz jedności małżeństwa, pracą na rzecz budowania rodziny Bogiem silnej, pracą na rzecz twojego powołania. Takie masz mieć ręce, księże Wojciechu, bo one, te twoje ręce, będą kiedyś w niebie świadectwem twojej walki o zbawienie ludzi. Takie masz mieć ręce. Dziś, całując te ręce matki i ojca, dzięki którym to twoje powołanie i twoje kapłaństwo mogło się zrodzić i mogło wzrastać, ucałuj te ręce, które nadal do końca życia będą współodpowiedzialne za twoje kapłaństwo. Te ręce, które będą tworzyć dla ciebie bezpieczną przystań domowego ciepła, do którego będziesz wracał nieraz z utęsknieniem. Te ręce, ręce matki i ojca, które będą ci służyć otwartością, pomocą, towarzyszeniem, a jak też trzeba będzie, to także radą rodzicielską i upomnieniem. Tych rąk nigdy nie odrzucaj. Drogi księże Wojciechu, własnego kapłaństwa się lękam. Oto przed twym kapłaństwem klękam. Z pokorą całuję kapłańskie ręce twoje, bo one przynieść mogą zbawienie i moje.
biskupa Marka, aby uczestnicząc w misji apostołów gorliwie głosili Ewangelię i umacniali wiernych mocą z wysoka. Chryste, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków.
Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu i wiara wiekuistą i świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność przez Chrystusa Pana naszego. Pozwólcie, że usiądziemy jeszcze na chwileczkę, ogłoszenia parafialne. Nade wszystko Ciebie, Boga, wysławiamy. Bogu właśnie za ten dar kapłaństwa, za dar Wojciecha, księdza Wojciecha, już tak musimy tytułować i zwracać się. Jakkolwiek dla wielu zostaniesz Wojtkiem i niech tak zawsze będzie po prostu. To już od Ciebie zależy. Musimy zapytać, czy tak możemy mówić. To, co piękne, to jest modlitwa. Każdy kapłan potrzebuje modlitwy, szczególnej modlitwy. I tam, kiedy słuchaliśmy tych życzeń, to tam była i Margaretka, taka codzienna, czyjaś modlitwa kogoś. I właśnie modlitwa też i naszej parafii, każdego z nas, za księdza Wojciecha, też i z powołania dalsze, następne po prostu, abyśmy się też i w ten sposób cieszyli tą radością samego Boga. Prymicjan ma to do siebie, że musi słuchać. Teraz wypowie się właśnie, niech właśnie powie na zakończenie słowo, na które też czekamy, a potem niech wszystkich pobłogosławi. Dziękuję na pierwszym miejscu Panu Bogu, że wybrał mnie, powołał i obdarzył tak wielkim kredytem zaufania. Dziękuję moim rodzicom, mamie, tacie, którzy poprzez codzienne uczestnictwo mszy świętej w Kornatce wspierają mnie swoją modlitwą, za te różańce odmawiane w domu codziennie razem, Bóg zapłać. Dziękuję moim siostrom, Oli i Kasi, za ciągłe wsparcie, za tak mądre więzy rodzinne, za to, że zawsze mogę na Was liczyć. Dziękuję bratu Krzyśkowi, który jest dzisiaj organistą, gra nam na organach. Dziękuję Krzysiek, że cokolwiek by nie wymyślił, to Ty zawsze się zgadzasz i służysz pomocą. Niech tak zawsze będzie. Dziękuję babci Zosi, która tak też umodliła to moje powołanie. Jest tą osobą, która łączy całą naszą rodzinę. Dziękuję moim wujkom, ciotkom za Wasz przykład wiary, za to, że wszyscy możemy dzisiaj wspólnie świętować. Dziękuję księdzu Marcinowi za wygłoszenie pięknego kazania, za przykład aktywnego, normalnego i takiego kapłana, który zawsze jest blisko ludzi. Dziękuję księdzu proboszczowi Wiesławowi z Kornatki za zaangażowanie całej parafii do przeżywania wczorajszej, dzisiejszej uroczystości, za wybudowanie organ specjalnie na tą okoliczność. Dziękuję księdzu proboszczowi Adamowi Lenartowi z Brzeźnicy, który przez cały ten rok otaczał mnie ojcowską opieką. W Brzeźnicy byłem 8. diakonem i wszyscy poprzednicy zgodnie mówili, że takiego proboszcza już więcej nie będziesz miał. Dziękuję księdzu Andrzejowi Kwakowi z Maruszyny, który zawsze powtarzał, że byłem jego pierwszym wikarym. I ja dziękuję, że ksiądz był moim pierwszym proboszczem.
Dziękuję, że ta współpraca dobrze się układała. Nauczył mnie ksiądz dziękować za wszystko i być dla ludzi. Bądź pozdrowiony, księże Andrzeju. Dziękuję wszystkim kapłanom tutaj obecnym, księdzu Karlakowi z Nowego Targu, księdzu Michalikowi z Żywca, księdzu Mirkowi z Budzanowa, księdzu Mikołajczykowi z Dobczyc. Dziękuję za waszą obecność, pamięć modlitewną. Dziękuję moim przyjaciołom z Maroszyny, całemu zespołowi za oprawę muzyczną tej dzisiejszej uroczystości. Dziękuję za to wspólne koncertowanie, za te wycieczki, za tą niesamowitą atmosferę, którą tworzycie. Dziękuję moim nowym przyjaciołom, rodzinom z Brzeźnicy. Mam nadzieję, że to dopiero początek naszych znajomości. Dziękuję orkiestrze strażackiej z Dobczyc za uświetnienie dzisiejszej mszy prymicyjnej. Dziękuję panu kapelmistrzowi Józkowi Manieckiemu. Dziękuję orkiestrze z Zasani za wczorajszą grę. Podziękowania składam na ręce kapelmistrza Zygmunta Moryca. Dziękuję wszystkim furmanom, fiokrom za wczorajszy przejazd po całej parafii, po Kornatce Brzezowej, za dzisiejsze waszą obecność, za dzisiejsze. Niech Pan Bóg po stokroć wam to wynagrodzi. Dziękuję całej parafii za tak piękne przygotowanie drogi. 10 kilometrów od końca do końca, wszystko oprane. Za to wczorajsze powitanie. Dziękuję pani sołtys z Kornatki, pani Joli, pani sołtys z Brzezowej, pani Marzenie, całej straży OSP Kornatka, Brzezowa, z panem Sławkiem Świerkiem i panem Markiem Pustunką na czele. Dziękuję paniom, które wiły wieniec, paniom, które ten wieniec niosły, albo pannom, które ten wieniec niosły. Tym wszystkim, którzy są w strojach regionalnych, naszych, krakowskich, góralskich. Dziękuję rowerzystom pani Natali za zorganizowanie tej grupy. Dziękuję, że mogłem się wczoraj na rowerze przejechać. Dziękuję tym wszystkim, którzy modlili się o pogodę. Przez całe dwa tygodnie pokazywało, że będzie tylko deszcz. Każda modlitwa zostaje wysłuchana. Dziękuję pocztom sztandarowym, różom różańcowym, służbie liturgicznej. Dziękuję tym wszystkim, którzy są dzisiaj razem ze mną za każde dobre słowo, za SMS-y, telefony. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Postaram się do jutra każdemu odpisać. A teraz taka mała niespodzianka ode mnie i od brata. Amen.
na mocy przywileju udzielonego przez Ojca Świętego, ksiądz prymicjant udzieli teraz wszystkim tu obecnym błogosławieństwa papieskiego, a ci, którzy przyjęli komunię świętą lub uczynią to w najbliższym czasie i pomodlą się w intencjach Ojca Świętego, mogą uzyskać odpust zupełny. Po błogosławieństwie te wszystkie osoby, które są zaproszone do strażnicy, poczty sztandarowe, dzieci, schola, to proszę się tam właśnie udać. Natomiast wszyscy goście, którzy idą jeszcze na dalszą część tej uroczystości, to proszę, żeby samochody zostawić tak jak są i przemieszczać się właśnie tymi koniami, które tutaj będą. Także śmiało proszę siadać. Pan z wami. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Zachowaj lud swój, Panie, i błogosław dziedzictwo swojemu. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, udziel nam pomocy z nieba i wysłuchaj łaskawie modły zebranego tu ludu, który w pokorze serca błaga o przebaczenie grzechów i o Twoje błogosławieństwo. Wyciągnij nad nimi prawicę swojego miłosierdzia i obdarz wszystkich pełnią Twojego błogosławieństwa. Błogosławieństwo kapłanów i diakonów. Niech Pan pomnoży w was łaskę Ducha Świętego otrzymaną przez włożenie rąk, abyście byli godnymi sługami Chrystusa i wiernymi szafarzami tajemnic Bożych. Niech Bóg darzy was długim życiem i łaską wytrwania, abyście mogli dobrze ukończyć trud kapłańskiego życia, wsparci pomocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Błogosławieństwo kleryków. Niech Bóg da wam serce czyste i umysł prawy, abyście mogli zgłębiać tajemnice wiary i zasłużyć na udział w kapłaństwie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Ojca i Matki. Przyjmijcie, Ojcze i Matko, błogosławieństwo Boże, które Pan mnie obdarzył. Niech was błogosławi Pan zastępów, abyście cieszyli się trwałym zdrowiem duszy i ciała. Niech spełni wszystkie wasze prośby i wspomoże wasze zamiary. Niech Bóg darzy was długim życiem, a gdy ustawać będą wasze siły, niech was nie opuszcza, ale pomnoży łaskę wytrwania aż do końca, abyście mogli stać się uczestnikami wiecznego dziedzictwa w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
błogosławieństwo sióstr i brata. Przyjmijcie błogosławieństwo Boże, przez które niech stąpi na was łaska Boża, abyście umocnili potęgą Ojca Wszechmogącego, pouczeni mądrością Syna Bożego i rozpaleni miłością Ducha Świętego, czynili postępy w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi. Błogosławieństwo wszystkich wiernych. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Trzeba powiedzieć, no, że to wszystko niech buduje, niech cieszy, niech raduje.